Dzień dobry, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team. Dzisiaj nadszedł czas na zmianę drużyny. W drużynie nie. W pierwszym składzie nie będzie występował Jonjo Shelvey. Jak bardzo mi się on spodobał, tak jednak nie. Będzie to Dimitri Payet. Widziałem wasze komentarze. Mówiliście o tym, że Francuz może się świetnie spisywać na pozycji pomocnika ofensywnego i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No, niestety De Bruyne. Kurde, z nim jest taki problem, że według mnie dobra. Potrafi nieźle strzelić, ale jest sztywny. Payet potrafi dryblować, jest szybki i też potrafi strzelać, więc wydaje mi się, że spisze się lepiej na pozycji ofensywnego pomocnika. I kto wie, może przy pomocy... Kurde, jednego z największych piłkarzy tych mistrzostw Europy uda nam się od niej zwycięstwo w lidze pierwszej. Oczywiście, tak nawiązując do wydarzenia, które miało wczoraj na moim kanale, po prostu dziękuję. Owszem, szykuję dla was specjalny film, jednak dajcie mi z tydzień maksymalnie dwa. Będzie coś fajnego. Wydaje mi się, że wam się spodoba. Nie mówię co, ale mam fajny pomysł. KSG w CM, po prostu Bundesliga z Aubameyangiem, Bellarabim oraz Schürrle na napadzie. Jestem gotowy. Ładna prostopadła piłka, niestety Turej nie przejął, przejmuje ją nasz obrońca. Tak, tak, no piłkarze muszą się rozgrzać, ja muszę się rozgrzać, będzie dobrze. I co zrobi teraz Payet? Kapitalny obrót, uderzenie z dystansu. De Bruyne to również potrafił, jednak jak widzimy Payet nie zawodzi, mamy rzut rożny. I Leno miał problemy, strzały z dystansu działają na Niemca, pamiętam wasze porady, trzeba to wykorzystać. Francuz w narożniku, trochę dziwnie mi się mówi, bo miałem wczoraj... robionego zęba i tak troszeczkę boli jeszcze, ale jestem twardy, dam radę. I to jest Rooney, piękna piłka do Brazylijczyka, tylko czy on do tego dobiegnie? W FIFA 13 by dobiegał, ale dobiega i teraz. Już rozpoczyna taniec, tak jest, to jest Alex Pato jeszcze przy piłce. Pato! Ależ przeskoczył, ale niestety nie kończy się to bramką. Przepiękny rajd naszego napastnika, to było piękne. No to jest ta okazja, Pato, przyjęcie, strzał, gol! Nie mam pojęcia, co zrobił niemiecki bramkarz, jednak to zostało wykorzystane. Brato, Pato, mój przyjaciel, trafia na 1-0 w 20 minucie, coś pięknego. Oczywiście brawa dla Anglika za znalezienie właśnie tej luki w obronie. No i co jak co, wykończenie jak prawdziwy snajper. No wydaje mi się, że on jest prawdziwym snajperem. Może w rzeczywistości mu nie wyszło w Premier League, głównie dlatego, że nie grał. Choć nie wiem, czy to miało coś wspólnego z jego kondycją, stawiam na to, że tak. Jednak w tej grze on jest legendą. Aubameyang dobrze do Müllera, o pięknie. Naprawdę przepiękna bramka. Nie mam pojęcia, jak on zrobił to w tak łatwy sposób, jednak jedno jest pewne, trzeba szybko odpowiedzieć. No nie ma nawet opcji, by Rooney to spalił, ale utrzyma się przy piłce? To nie był mój plan. Oj. Coś z tego wyszło, Dimitri. Dobrze, Wayne Rooney, oczywiście on nie marnuje sytuacji z takich miejsc. 2-1. Jesteśmy na dobrej drodze do zdobycia 3 punktów w tym spotkaniu. To może być naprawdę ważny odcinek, ponieważ 3 zwycięstwa w tym epizodzie sprawiają, że w kolejnym walczymy o to mistrzostwo. Ja nadal mam miejsce na jedną porażkę, ale dzisiaj, jak i w kolejnym odcinku, ona nie będzie miała miejsca. My to robimy teraz. Alex Pato, dobry strzał po ziemi. Rooney będzie walczył o piłkę, jednak czy Anglik da radę? O Jezu, co za podanie, Yaya Touré, jak on mógł przestrzelić? Rzut karny! Co się... Znaczy, jak gwizdka nawet nie słyszałem, o to chodzi. Co tutaj Mcici robi, bo tak się nazywa ten czarny sędzia. Naprawdę ciekawe, dobrze. Ale Dembele, co on podał, to... magia była, jednak nie, poszkodowany nie może strzelać. Petr Czech. Wiele dobrych występów w naszej drużynie, może trafić do siatki. Pięknie, 3-1, Czech trafia. Ha, fajna cieszynka. Ale dobra, dobra, już, popraw kaski, leć do bramki. Naprawdę się nie spodziewałem, że Rooney zostanie jednym z moich ulubionych napastników w tej grze. Jego strzały są na naprawdę najwyższym poziomie. Teraz Payet z narożnika boiska. Ale centra donikąd. Chyba, że Walker! Och, poprzeczka! Rooney, przyjęcie! Ich strzał zablokowany. Tak, jeszcze chciałbym nawiązać do waszych komentarzy. Mianowicie widziałem, by na przykład zbudować drugą drużynę. Ale chodzi mi o to, że to jest już taki etap gry, że nie ma sensu. Tą drużyną gra mi się wyśmienicie. O to właśnie chodzi. Payet zdobywa bramkę na 4-1. Kapitalny gol.
No i po prostu, okej, wiem, że może mogła wam się znudzić już ta drużyna, jednak jestem właśnie w tej chwili, w której mogę wygrać ligę pierwszą i już zamknąć tę serię, bo co jak co, nie będzie sensu w kontynuowaniu tego, więc musicie się jeszcze trochę namęczyć. Jeśli dobrze pójdzie, to ten odcinek i następny, i to będzie już koniec, więc trzymajcie kciuki za wielki triumf. Kiedyś on musi mieć miejsce. Wow, ładnie mu tę piłkę podałem. Serio, to jest Thomas Müller, no bramka kompletnie nie w jego stylu. Trochę się pogubiłem w tej obronie, nie ma co, przepiękny gol na sam koniec tego spotkania. Koniec! Uważam, że cel został osiągnięty. Pierwsze zwycięstwo na początku odcinka. Lepiej być nie mogło i to w jakim stylu? 4-2, jednak przeciwnik grał naprawdę dobrze, zdobył dwie piękne bramki, tego mu zabrać nie mogę. No ale to ja zdobyłem tych bramek więcej. Payet, bramka, asysta, świetny debiut. Choć jestem pewien, że już go wcześniej używałem, dlatego też świetny powrót. To jest ta chwila. Tak długo jak nie gram z Arabami, jest w porządku. Ostatnio, gdy powiedziałem, że ta formacja jest słaba, przegrałem. Tak mi się coś kojarzy, więc dzisiaj siedzę cicho i po prostu zobaczę, jaki poziom reprezentuje mój przeciwnik. I już w czwartej minucie mamy okazję do zaatakowania. Jednak wiecie co, wolę zagrać na spokojnie. I właśnie tak na spokojnie podałem piłkę do przeciwnika. Zagranie przez środek, Daniel Sturridge. On setek nie marnuje. 1-0. Się cieszyłem, że to ja zrobię coś po tym aucie. Widzicie, jedno niecelne podanie i amen. No panowie, ale kurczę, mam wrażenie, że jestem już skazany na porażkę, no bo jednak jeśli piłka się tak odbija od moich piłkarzy, no zaraz zobaczymy, jak będzie z celnością podań. Okej, doszło do Ture. Ture do Traore, Traore do Pato. Na spokojnie. No nie, no nie. Widzicie, widzicie, że coś tutaj nie gra. Jeśli piłkarz nie potrafi normalnie przyjąć piłki, no to niedobrze. Cholera jasna, Payet, już chyba twoja piąta strata w tym spotkaniu. Nie zwalam na niego, ale no czuję, że to nie będzie mój mecz, ja to już wiem nawet. Costa, dobra interwencja. Może teraz Pato próba z dystansu, no chociaż zyskujemy rzut rożny, ta piłka... Aha, nie odbiła się od przeciwnika, no świetnie, wyglądało jakby się odbiło. Tak, które w swojej ulubionej roli, roli skrzydłowego. Aut chociaż dla nas, aż tak dużo nie chciałem, ale dobrze. Iworyjczyk przy piłce i już bez piłki, Douglas Costa mu odebrał. Beznadziejna pierwsza połowa. Takiego gówna się nie spodziewałem, za przeproszeniem, ale nic mi kompletnie nie szło. Ta piłka się nie kleiła do moich piłkarzy, podania nie wychodziły, dlatego też zrobię zmiany. Rooney sobie odpocznie, wpuszczę Giovinco na napad. Na pomoc ofensywną wejdzie Tarabt i to tyle na razie. Zagranie do Pato. Zszedł na bok i to jest już skraj pola karnego. Dobrze, walczymy. Jeszcze przy piłce, to musi być podanie, musi być rzut karny, tak, ponownie, sędzia wskazuje na metr 11. No, o ile za tym arbitrem nie przepadałem, tak, jednak teraz on znalazł miejsce w moim sercu. Świetnie, czarnoskóry sędzia sędziuje, no jednak to był beznadziejny faul. No i kto może go wykonać, a niech będzie to Ture, on zasługuje na bramkę. Klasycznie, pod poprzeczkę, bez szans. Znaczy nie najlepiej wykonuje te karne, bo one nie są aż tak bardzo pod poprzeczkę. No ale hej, bramka padła, no padła, no to nie ma co drążyć tego tematu. Jest remis i czas na kolejne gole. Dembele, no Kościelny raczej z dystansu nie uderzy, ale może dobrze podać. Ture, zdobywca bramki. O tutaj, no, no nie, no to było zwykłe siłowe starcie niestety. Fekir będzie sam na sam, to jest ten moment. Nabil Fekir, wielki powrót. Niestety, bramka, ale nieuznana. Fekir do Giovinco. Oj, tutaj akurat mogę szukać. Czegoś mogłem szukać. Chwila, chwila. Nabil Fekir. Czy to zakończy się golem? Uderzenie. Rykoszet, ale niestety nie mam farta jak piłkarz reprezentacji Węgier. Nie ma bramki. Bramki. Co jest ze mną? No nie, no kurczę, tutaj gdyby niecelnie wybił. Ale to tylko aut. Znaczy dobra, to jest technicznie niecelnie, ale liczyłem, że piłka wyląduje pod nogami naszego piłkarza. No Ture! Łapią normalnie profesjonalistę od siedmiu boleści. Teraz co? Thiago ma nam kontrę zrobić. Spalony! Dobrze. Nie było, ale Kościelny na posterunku. Chyba suchy. Suchy? Spalony. Fekir ładnie podał. Giovinco. Prościej nie mógł tego zrobić. Jeszcze! Sebastian Giovinco! Och, dlaczego to szło prosto w bramkarza? Ostatnie minuty spotkania, to nie może się zakończyć remisem. Odbiór, Yaya Touré. To będzie ta akcja.
Fekir nie spalił podanie Dziuwinku, gol! 2-1 w ostatnich minutach, trafiamy! Trafiamy bramkę, ale co ja za cieszynkę robię, poważnie w takiej sytuacji. Taniec Starija, o Jezu! Co za finisz, podanie Ture! Fekir się obraca, podaje, Dziuwinko kończy. Legenda i gwiazda tego sezonu, coś pięknego. Panie Czarnoskóry, weź pan kończ ten mecz, ja proszę. Tak, tak, posłuchał się mnie i udało się. Rzutem na taśmę jednak zgarniamy kolejne cenne 3 punkty i tym samym naprawdę jesteśmy na dobrej drodze. Czech się cieszy, jednak bohaterem tego spotkania został Sebastian Dziuwinko. Bardzo dobra zmiana. Fekir, asysta marzeń. Zaryzykowałem tym podaniem, bo przechodziło przez moją głowę milion myśli, jednak stwierdziłem, dobra, podam, może wyjdzie i wyszło. Ture. Nie wiem dlaczego został zawodnikiem tego spotkania, ale nim został. Czy zasłużyłem na to zwycięstwo? Nie wiem, jednak zdobyłem więcej bramek niż przeciwnik, więc chyba tak. 12 punktów na naszym koncie, 5 gier do końca. Nie ma opcji o spalonym Pato na czystej pozycji. Alex Pato, co ja tutaj zrobiłem? To miało być podanie z Rabony. Pajet, natychmiastowe uderzenie i chociaż mamy pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu, powoli zaczynam łapać rytm tego spotkania, więc będą dobre rzeczy, zagranie przed pole karne. No to Moussa Dembele może wreszcie tej lewej nogi użyje, a może i nie, bo przeciwnik odbierze mu piłkę. Jezu, on tam Pogbę ma. Na to to nie zwróciłem uwagi. Pajet, co za centra, niewykorzystana przez Anglika, ale uda nam się, udało. Dembele, prawa noga, rzut rożny. Pajet, piłka utknęła w powietrzu. Odbiór, Ture, nie ma bramki, musi być dobitka. Jezu, mielibyśmy tak cudownego gola. Ale nie, niestety nie. Ach, spalony. Nie, gramy dalej, tu była poprzeczka, Pajet, słupek. Autentycznie w to nie wierzę, dobra, jeszcze jedna zmiana. Tarapt. Nie wierzę w to, że tam Pato nie był na spalonym. Nierealne. Się poświęcił chłopak, Dziuwinko. Potrzebuje wsparcia, tak jest, Kyle Walker. Wiecie co, na chama wejdę w pole karne. Walker, rzut rożny, prawda? Doskonale. Kwadrans do końca tego spotkania. Dimitri Payet oczywiście zawiedziony ze swojego występu. Nie było dzisiaj najlepiej, przeciwnik się potknął. I ja tego nie wykorzystałem. Pogba biegnie ile w sił w nogach. O, minął kościelnego Paul Pogba! Jakim prawem to weszło? Poważnie, ja znam wszystkie bramki na pamięć, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Paul Pogba ze swojej słabszej nogi. 1-0. No to teraz wszyscy do napadu. Tarapt! Czy to będzie? Interwencja! Ja nie myślałem, że ta piłka wyleci na rzut rożny, ale nie. Nie będzie nawet remisu. Nie komentujcie tego w ślizgu, tego też nie. Przeszkodziłem samemu sobie. Kandreva. Co zrobi Włoch? Próbuje się obrócić i obrócił się. Jeszcze Antonio. Dobrze, Wąsson. Marek Suchy. Sędzia nie kończy meczu. Jeszcze Suchy. Nasz obrońca Pato! Ja pierdzielę. No niestety, porażka. Znów. Druga porażka, druga z dwóch możliwych, wielka szkoda. Oczywiście wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie ta poprzeczka Pato. Ale nadal jest szansa na wygranie tej ligi. Po prostu w kolejnym odcinku trzeba wygrać wszystkie 4 spotkania. Wierzycie we mnie? Mam nadzieję, że tak. Ja dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego dnia, pozdrawiam. Cześć.